Ja mam RPGa i nie zawaham się go użyć. A to on był w ogóle typek. Pa! Jak daleko! Jak on? No! A tu, co? Co? Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted. Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Gram ja. A to jest GTA 4 multiplayer elegancki duet. Tylko, że Bartek się nie ubrał elegancko dzisiaj, jak widzicie. Sorry, no, ale no... Byłem akurat w McDonaldzie. Musiałem sobie coś zjeść i tak używając garnitura tak samo by było. Aha, no dobra, nie, no tak naprawdę to żartuję, bo to jest GTA 4 single player, bo normalne GTA 4 na multi nie działa. Więc gram się z Bartkiem, ale Bartek ogląda moją transmisję, a ja się gram. Tak. Także Bartku drogi, najdroższy, co robi... typa! Pa, GTA 4 full realistyczne, proszę państwa, co tu się dzieje w ogóle? Oj, tak, tak. Ta. Bardziej realistyczne GTA w historii. Dobra, jak to radio się wyłączało, ty mi jednak powiedz, bo kurczę, słyszę radio. Głośność muzyki na zero, okej, dobra, będzie chyba tak. Ty, najbardziej realistyczne GTA w historii, proszę państwa. Pomóż wyziomkowi, a nie. Pa, policjant atakuje jakiegoś przechodnia po prostu. Co z nim zrobi? Podjeżdża drugi radiowóz i zgarnie tego gościa, czy nie? Wsadzą go? Właśnie nie wiem, ty. Ej, wsadzi mi go, ty. Ale wsadzi, ja pierdzielę, ale realizm w GTA 4. GTA 5 nawet nie umywa, kurczę, niczego do tego się. Tak, GTA 5 jest gorsze. No, ja pierdzielę. Top realizm, o! Uderzyli mi w samochód! O, top realizm policji! Ciekawe, czy go teraz do komisariatu podwiozą, czy nie? Pewnie pod most i bang bang! No, także... Jeżeli odcinek wam się spodoba dzisiejszy z GTA 4, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A my lecimy, Bartek, gdzie jedziemy dzisiaj? Ja pierdykam, jakbym był... Huśtawka! Dobra, pamiętasz w ogóle gdzie huśtawka jest? Nie, czekaj, bo mega realistyczny model jazdy! Samochody ślizgają się jak nie wiadomo gdzie. O, największy mit GTA 4 to ten mega realistyczny model jazdy. Chyba realistyczny... Jest mega realistyczny. Jak, realistyczny, jakbyście na łyżwach jeździli po prostu. Jakby tu był lód i byście jechali po lodzie, to ta. Ale no, jest problem. No patrz, realistycznie samochód się tak sam z siebie nie zatrzyma. Chyba, że no, w automacie macie. Macie w automacie. Dobra, jedziemy. Sam się nie zatrzyma. No powiedział po niemiecku powiedział. Masakra. Dobra, czekaj, jadę. Jadę, a widzę, ty bez kitu, jest na żywo jeden. Się pojawiło. A nie widać tego na OBS-ie. O kurcze, no już dupnięcie. Dobra, Bartek, gdzie huśtawka była? Nie wiem, w pierwszym mieście chyba. Tu, tak? Gdzieś? Huśtawka? Nie wiem, nie pytaj, nigdy się nie bawiłem huśtawką. Nigdy się nie bawiłem huśtawką, ale powiedziałem, jedźmy na huśtawkę. Dobra, Bartek, ja sobie wyobrażam, że Bartek siedzi obok mnie. Jakby Bartek siedział obok mnie, to ja bym tak, włączył sobie trainera, dał godmoda i już Bartka by nie było obok mnie. Już RPG by poszedł w samochód. Także może to nie pomarzyć. No. Ty, Little Jacob do mnie dzwoni, a niby to Roman dzwoni. Kolejny mit GTA 4. Że ponoć dzwoni do nas cały czas Roman, a dzwoni do mnie cały czas Little Jacob. Niko, let's go boy. Dobra. Oj. A? Patu! Boją się mnie? Boją się. Policjanci się mnie obawiają. No jak ty jeździsz? Ty, o, powiem wam, jak dzisiaj mi chłop wyjechał. Ja nie wiem, co on chciał. To jest tak. Jadę sobie po drodze, tylko potrzebuję drogi jakiejś. Oczywiście ja jechałem po drodze głównej, nie? A on z podporządkowanym, w ogóle nawet nie z podporządkowanym, z jakiegoś se placyku wyjeżdżał. I jak masz, powiedzmy, wyjazd tutaj, o, powiedzmy, ja jadę główną, a tu po prawej masz wyjazd, nie? No. I ten gość podjechał sobie mniej więcej tak. Aha. Albo nawet tak więcej troszeczkę. I se stanął. Ja tak, wiesz, ja tak wolno podjeżdżam, myślę, dobra, ruszy. Nic nie ruszył. Musiałem, wiesz, go śmignąć, chociaż nie powinno się aż tam tak śmignąć.
I gość jeszcze, wiesz, jakieś, nie wiem, pretensje, w ogóle nie wiem, o co mu chodziło, nie? Że chłop po prostu wyjechał, tak? I stanął. Okej, okay, świetnie, ale to powiem ci dzisiaj, ogólnie jako, że jest niedziela, kiedy to nagrywam. Dużo, i to niedziela handlowa. To nie wiem, mam wrażenie, że dużo jakichś dziwnych kierowców wyjechało dzisiaj na drogi. Dobra, sprawdzamy ten, sprawdzamy mit. Jeżeli przejedziemy środkiem, to nie dostaniemy gwiazdek w GTA. Jeżeli przejedziesz w ogóle środkiem? Jeżeli przejadę środkiem. Kurczę, jak to? Czekaj, jak się przejeżdżało? Fajna wallrajda. Bo ja wiem, że można było przejechać, żeby nie dostać gwiazdek, ale to chyba środkiem właśnie. Ty, mit potwierdzony, jak coś. Samochód se zniszczyłem, co prawda. Ale potwierdziłem mit. Tak samo. Z mareparzek się ślizgają te samochody tu! To jest realistyka. A nie, kurde, GTA 5, który każdy samochód jest tak samo. No tak, no tak, no realistyczny model jazdy, no zapomniałem, GTA 4. Dobra, kurczę, teraz jedziemy, tak, Bartek, tutaj śmiesznego skina sobie ubrałeś, takiego, haha, ale kurczę, ciemny, haha, ale kurteczka ciemna, w sensie, ciemny skinek dosyć, nie, kaptur na głowie, ja pierdzielę, ja mam ciemny garnitur też, masakra, sprzedaję cukierki. Okej, okay, udajesz, że sprzedajesz cukierki, a tak naprawdę chodzi o twarde... Twarde cukierki. Ja pierdzielę ten... No ale kurczę, dobry, dobry, realistyczna gra przynajmniej jest. No, tak, tak. Realistyczna, nie, 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 to z GTA 5 jakieś, kurczę, panie, no, GTA 5, wyście GTA 5. Ja bym chciał zobaczyć mapkę jakąś z GTA 5 w GTA 4, na silniku GTA 4. Boże, to było tak niegrywalne, że to jest szok. Dobra, jedziemy. Okej. I teraz tak, tu w lewo, o, pyrczy mi coś, aha, wiedziałem, że to telefon. To tak jak na tym było kiedyś, jak było, jak się grało na komputerku i były głośniki, nie? I telefon był blisko głośników, to właśnie było py, 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 py. Ja od dziwnie miałem taką dziwną sytuację, tak. No Bartek, dziwna sytuacja, nic nowego. Podczas burzy grałem sobie w komputerek i przez głośniki słyszę, jak ktoś gada przez telefon, dosłownie. No way! To takie, ale to było za dzieciaka, nie? No way, Bartek. Słyszałeś, jak ktoś gadał przez telefon, przez głośniki? Ale żebym się wystraszył. Ty myślisz, że to działa też jak huśtawka? Może, jakby się dało z... Czy tylko ta jedna jest taka zbugowana? Ty, czekaj, tak z ciekawości... Sprawdzam przy okazji. Ty, czekaj, bo ja nie wiedziałem, że inne huśtawki też tak działają w GTA 4. A widzisz, tyle lat ma ta gra, dowiaduje się o nie czegoś nowego. Pa tu. Ej, ale faktycznie, bo nie mogłem tej jednej znaleźć huśtawki. Little Jacob już angry mega, wkurzony chłop. Dzwoni do mnie. Ale tata nie wywala, niestety. O! Tak trochę? Tak trochę uderzyła. Dobra, bo to wygląda, jakby była jakaś podobna dzielnica, nie? Ale... Czy to jest dokładnie ta dzielnica, nie, drogi Bartku? Nie, to nie jest ta dzielnica. Aha. To znajdź, nie ma huśtawek. To znajdź, no jak nie ma huśtawek, jak są? Ale huśtawki. Nie ma takiej huśtawek, tej jedynej. Tej jedynej, jedynej huśtawki. Dobra, tak. Gdzie ona mogła być, Bartek? Bo wiesz, ty na przykład mógłbyś za ten czas sprawdzić w internecie. Takie jest przydatne źródło, wiesz, na komputerze możesz to sprawdzić, są różne komputery, komputer, laptop i nie tylko, mógłbyś sprawdzić. Ale komputer to nie laptop przecież, to jest laptop, a nie komputer. Okej, gdzie jest ten? Dobra, bo tu trzeba trochę zrobić w takim razie. O, a nie tu? Nie, no tu byliśmy przecież przed chwilą. Kurde, gdzie to było? No mam mapkę. No i gdzie jest huśtawka? Na pierwszym mieście. Czyli po prawej, tak? Czy po lewej? Daj troszeczkę mapkę przybliż. No. Troszeczkę teraz w prawo myszkę skieruj. Tu? Troszeczkę wyżej. Tu? Tutaj, troszeczkę niżej, na samym środku. Tu? No tutaj, tak. No dobra. Jedziemy na huśtawkę zobaczyć. Kurczę, pisaliście mi w komentarzach, że GTA 4 to jest taka fajna rzecz jak huśtawka,
Więc stwierdziłem, że musimy ją sprawdzić. Nie wiem, co ona dokładnie zrobi, widzowie, ale fajnie byłoby zobaczyć. Adam mały jest to 2 metry. Tak? Czy co, będziemy skakać na tej huśtawce, czy co będziemy robić? Tak, to będzie 5 lat, tylko że w GTA 4. No kurczę, no tego się nie spodziewałem. Dobra, faktycznie, jest to. No to co, jedziemy na tak zwaną huśtaweczkę. Dobra. Bo czym jaki rekord mnie już pobił? O. To dobry rekord. Dobra, po schodach jednak nie. Realistyka. Aha. Masz pomierzony to... samochód, to nie możesz, nie możesz wjechać po schodach, proste. Suńcie dupę, no! Pa, klakson nie działa realistycznie. To działa. Dobra, która huśtawka? Ta po lewej. Ta po lewej. O! O kurde, co ty jest? Co to było w ogóle? Ty, a mnie tu zostawiło, a kamera poleciała w ogóle gdzieś tam w oddali, nie? Tak się zdarzyło, że przez okno wyleciał, a samochód poleciał tak, sobie samemu. To bez kitu. Ej, pierwszy raz coś takiego miałem. Ej, dobre. Dobre to było, dobre. Okej, okay, cofam jednak to, co powiedziałem, super gierka, realistyczna przede wszystkim. No ta przecież, no, przecież normalna rzecz, że tak robi huśtawkę no, samochodami. Dokładnie. U, aha. Tylko uważajcie. Nie należy tego, nie zapinać pasy, należy zapinać pasy, żeby się takie rzeczy nie powtarzały. Nawet byliśmy na huśtawce, to już jest, wiesz, to już jest GTA 4 odcinek bingo. Tak. Dobra. To co? Klasyczek. Lecimy z bingo dalej. Musi być klasyczek, musi. Dobra, kurde, flotar, ogarnij się, bek, 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 haha! Czemu się nie śmiejesz? Co jest? Dobra. Dawać mi ten samochód. To teraz to mój samochód. Nie no, dobra, chcę z policją walczyć. Siema. Dobra, Bartek, realizm policji chcę zobaczyć, o którym mówiłeś. Dobra. I jaki? No, nie wiem właśnie, dlatego chcę go zobaczyć, ten realizm policji. No, przyjeżdżają na ten, na powiadomienie, także z realizmem. Przyjeżdżają na wezwanie. Tak. A, ten realistyczny pasek zdrowia, o tym mówiłeś, tak? Okej. Okay. Przecież każdy człowiek ma na plecach pasek, pasek życia, co ty chcesz. No jak twój pasek zdrowia w takim razie? A, na wysokim poziomie. Jak tam ten twój pasek? Czerwony. Dobra, bo Bartek mówił coś o przejeżdżaniu ludzi realistycznym w GTA 4. Sprawdźmy to. Ile osób będzie się trzymało maski podczas rozjeżdżania? Nie trzymał się, nie trzymał się. No ale to powoli to trzeba, nie tak od razu na Bartek, kama, no. Dobra, ja sprawdzam to, o czym ty mówiłeś tylko. Ale poza tym to działa tylko jak przechodzi idzie przodem do samochodu, a nie tyłem. Mhm. No dobra. Amator, amator. Gdzie idzie jakiś przechodzień? O, tutaj. Siema. To się nie trzymał. Za szybko biegniesz, za szybko jedziesz, no. Bartek, jechałem 2 na godzinę. Wolniej się nie da jechać już, ty. Da się jechać jeden. Za godzinę. No nie działa, nie działa. Tam się prawie trzymał. No co, tak, no kurczę, ragdoll po prostu. Ragdoll postaci. No wiesz, w GTA 5 też mogę na maskę zebrać gościa i wiesz, i będzie się trzymał, ty. No tak, czekaj, Bartek, bo już rozjechałem sporo osób, a ty mówiłeś, że tak realistyczne GTA 4 jest między innymi dlatego, że postacie podczas rozjeżdżania ich trzymają się maski. Ale nie każdy. Więc... na razie... O, ten się gdzieś trzymał się, chłopie, trzymał on się zabugował na tym, po prostu taka teksturka jest, no. No ale się trzymał, ale trzymał ty możesz w GTA 5 sekundy też tak przewieźć ludzi na masce, ty. Nie widziałem czegoś takiego w GTA 5. No pa, ale rozumiem, realistycznie odbija się jak kręgiel. Tak, na przykład. To jest realistycznie ludzie o taki obrót robią i trach. Tak. Czekaj, dobra. Liczę, że się chłop przytrzymał. Nie przytrzymał się. Za szybko jeździsz. Wolniej. Chłopie, jadę z 2 na godzinę, ty. Czekaj. No, o, jakby jezu. Się. Jakby się trzymała, to by nie wypadła. No to czekaj. Też. To też. Czekaj, jedziemy dalej. O! Jezus, to jest dziwnie satysfakcjonujące. O Boże, dobra, dziwnie satysfakcjonujące, naprawdę. Może się nie będę wypowiadał na ten temat. Rozjeżdżanie ludzi w GTA 4, top content. O.
No dobra, Bartek, no cóż, ani ta osoba się nie trzymała. No, trzymała się jedna osoba. A, Boże. Nie, bo wiecie, ja widziałem po prostu w internecie też, to się, z czego ja się tak śmieję ogólnie. Ja widziałem taki filmik, z którym się po prostu nie zgadzam, no, w wielu kwestiach odnośnie. Dlaczego GTA 4 było tak mega realistyczne w porównaniu do GTA 5? I kurczę, no, no nie mogę z takich rzeczy po prostu. Dlatego Bartka też spytałem, Bartek, opowiedz o tych super realistycznych rzeczach w GTA 5. No i Bartek powiedział, postacie podczas przejeżdżania ich GTA 4, no przejeżdżania ich trzymają się maski. No trzymał się przecież, jest 3 sekundy, ale no. No ten chłop się, mówię, nawet nie trzymał, tylko ja go trzymałem na swojej masce, jadąc wolno i wiesz, tak nim lawirując na tej masce. Ale był, był. Dobra, w GTA 5 trzeba to będzie powtórzyć, Bartek. I zobaczymy, dobra, ile osób w GTA 5 uda się przetrzymać na masce, a ile w GTA 4 się udało przetrzymać, dobra, na masce. A potem najwyżej widzowie mogą napisać w komentarzach, ile właśnie, jaki wynik jest GTA 4, a jaki jest wynik GTA 5. Tak. No w sumie śmieszne, no szkoda, szkoda, że GTA 4 nie ma za bardzo tak już do pogrania średnio, tak? Może jakieś mody do GTA 4 istnieją jeszcze, może coś takiego. Bo akurat nie, śmieszne, mnie śmieszy, co nie znaczy, że to jest jakieś gigarealistyczne, właśnie ten ragdoll postaci, nie? W GTA 4 zawsze mnie śmieszył. Właśnie takie kręgle, jak takie kukiełki lecą po prostu, nie? Szmaciane lalki trochę w ten sposób. Także, o! Pap, trzymam go, ja go trzymam, ja go trzymam! No i się trzymam! Teoria potwierdzona. Surfowałem gościem po prostu na swojej masce, Bartek. Teraz powinien być ten, teraz powinien być ta muzyczka z GTA San Andreas, jak misję wykonałeś. Dobra. Nara! Ła, ła, ła! Karma! Ła, teraz ja się trzymam na jego masce prędzej. Dobra. Ty! A widzisz? Ale zrobił unik, ty! Dobra, a jak ta rakieta poleciała kilometr dalej, ty mi powiedz, realistycznie? Czy mniej tak realistycznie? Nie, bo raz to wiesz, odbija się od ulicy i skręciła. Ty, no ta rakieta to mnie sprankowała, bez kitu. Co było z tą rakietą nie tak? Ej, piękne to było. No, no tak, ta rakieta, takie kółka tutaj RPG robił. Realistycznie. No pa, jak ona leci, ty, daleko w ogóle. Trzeba prawie sobie pod nogi strzelać praktycznie. Na to wychodzi, żeby trafiać z RPGa. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Ja mam RPGa i nie zawaham się go użyć. No to on mnie w ogóle typek. Pa! Jak? Daleko! Jak on? No! Co to jest? O co? O co chodzi? Czy to? Co z tymi rakietami? Co? Giga realistyczna gra. Poczekaj, ta rakieta się przeleciała pod samochodem. Tak. Jedna i druga. Giga realistyczna GTA. Aha. By the way. To jest dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko. Elo, elo.